Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was na kolejnej bitwie, moi drodzy, na liście bitew miesiąca. No i tym razem mamy bitwę już z aktualizacji 0.9.3. Troszeczkę się tam pomotało z tymi powtórkami, ale mam dla was naprawdę prawdziwą petardę, patrząc po tym, co tu się działo, jeżeli chodzi o screeny. I mamy, moi drodzy, dzisiaj pancernik Tiro 10 Republikę. Za jego sterami siedzi Kamil 942 z klanu Widmo. No i obejrzymy sobie bitwę, w której mamy, jak widzicie, same dyszki. U przeciwnika mamy... Znaczy u nas też w sumie 4 pancerniki, jest lotnia, 4 krążowniki, po 3 niszczyciele. Ostatnio tych dedeków narobiło się całkiem sporo. No i zobaczymy, co Kamil tutaj nam pokaże. Patrząc po screenach, naprawdę jest bitwa sztos. Po tytule filmu na pewno również widzicie. Ale moi drodzy, nie będę wam tu spoilerował, także obejrzyjmy sobie, co się tutaj będzie wyczyniało. Mamy... Nie pamiętam, jak się ten tryb nazywa. Bitwa standardowa, czyli mamy jednego kapa, którego musimy bronić, jednego, którego musimy zająć. Okręty rozpływają się powolutku na flanki. Na środku nie zostaje, widzę, że nikt u nich Puerto Rico. No trochę tutaj będzie problem z tą kamerą, że ona tutaj nie śledzi tych pocisków tak jak należy. Salwa leci w kierunku nie wiadomo czyim, ale zostały tylko tutaj 2 rykoszety trafione. Strasznie mnie to irytuje. Fajnie jest pokazywać jakieś fajne salwy, fajne dewasty z takiej kamery właśnie, która śledzi pociski, ale no w tej aktualizacji jest to zrypane doszczętnie, bo ta kamera śledzi, no widzicie, co śledzi zresztą. Także nie możemy przyjrzeć się dokładnie temu, co się tutaj dzieje. Tutaj nie weszło nic, przyspieszymy nieco, bo widzę, że tutaj Kamil będzie zajmował pozycję mocno na flance. W zasadzie do tego Republika jest stworzona, żeby pójść na flankę, szybko się tam dostać dzięki temu, że właśnie jest szybkim okrętem, też ma dopałkę do silnika, więc możemy szybko się tam właśnie znaleźć. Widzę, że Kamil tu sobie lubi... O, 15 tysięcy, dobrze się zaczyna. Pierwsza salwa w celu i 15 tysięcy od razu komuś spadło. Widzę, że Kamil tutaj lubi sobie śledzić pociski. No i gdyby system powtórek działał jak należy, to byłbym z tego bardzo zadowolony, bo lubię takie ujęcia. No ale niestety w aktualizacji obecnej mamy co mamy. No i będzie ta powtórka troszeczkę ciężka w oglądaniu, bo widzicie, że właśnie... 9 tysięcy, dwie salwy, 25 koła już mamy. Proszę bardzo, czyli średni damage niektórych naszych graczy byłby już zrobiony praktycznie w 2 salwach. Kamil mi tu wysłał również swojego builda na Republice. Jest to build full pod survival, z tym, że nie ma tutaj gaśnicy, a jest założony skrócony czas przeładowania materiałów eksploatacyjnych. Także taka drobna różnica. Poza tym jest tutaj camo, ekspert, strzelec wyborowy, przepraszam, adrenalina, nadzor, rzemieślnik naprawki i takie tam właśnie survivalowe rzeczy. Na razie grzeczniutko, spokojniutko, ustawiony odpowiednio pancernik, skontowany do przeciwnika. Nikt się nim póki co nie interesuje, także możemy sobie za darmo parę salw tutaj zamontować. No tu będzie problem niestety z tymi salwami. 2 braki przebicia, 1 penetracja, ale damage widzę nie wzrósł w ogóle. Także tutaj zapewne Kamil nie ma konta premium wykupionego i pewnie dlatego tak się tutaj dzieje, że trafił, a nie ma tutaj damage'u. No to jest po prostu ustawka Wargamingu i to jest chamskie zachowanie, po prostu bezczelne. No, załadowany jobek to jest właśnie fajne zagranie, kiedy widzimy, że nie możemy za bardzo zrobić tutaj damage'u z pepanców, no to ładujemy sobie jobeki, bo francuskie jobeki też palą dosyć przyjemnie, słowo klucz, i możemy sobie pozwolić na to, że albo robimy damage z pożarów, albo z alfy, z pocisków odnogowo burzących, także na razie sobie zobaczymy. Tutaj cały czas widzę, jest mierzone w tego Kremla, leci w jego kierunku jeszcze kolejna salwa. No niestety bez pożaru. 37 koła na koncie. Tutaj coś chyba jakaś burta będzie. Tu jest ładna burta, idzie wystawiona od Puerto Rico. O, pojawia się Shima. Grająca w dywizjonie z kim? Tutaj mamy Stalingrada i Puerto Rico i Shimę z jednego klanu. Wreszcie wchodzi pożar. Tutaj przytuliliśmy się do krawędzi. To na pewno jest, nie wiem czy to specjalnie, czy po prostu mapy zabrakło, ale szorowanie po krawędzi jednak ma swoje zalety, bo bardzo ciężko jest przynajmniej mi taki okręt trafić, bo nigdy nie jestem w stanie ocenić poprawnie jego prędkości na krawędzi, nie wiadomo w którą stronę skręci. Także to jest, można to wykorzystywać taktycznie, no ale nie wiadomo jaki to był cel. Mamy drugi pożar na Kremlu. Kreml się póki co na razie nie gasi. Shima tutaj podchodzi na blisko 9,5 km do nas. Ryby co prawda wyplute w Kremla, którego ma na blisko, ale chyba nic mu nie zrobiło to. Wyjeżdża sobie tutaj odważnie dosyć Puerto Rico i pewnie będzie ładowany pepans od razu. Nie, nadal obeki w lufę idą. No tu nie fart, nie fart, nic nie weszło.
Mamy tam burtę. Mamy burtę od Puerto Rico. No i teraz Shima dopięła swego, storpedowała Kremla, ale no właśnie, przypłaca to swoją podróżą do portu. Puerto Rico jest jeszcze już, no. Kąt był lepszy, ale już się odkręca, bo widzi samoloty do niego lecące. Kurczę, no jaka szkoda, że to śledzenie pocisku nie działa jak należy. Mielibyśmy sporo fajnych ujęć w tej bitwie. Jedna torpeda tylko przyjęta z audio. Już nie będę dokańczał nazwy okrętu potocznej, jakiej używamy u siebie w klanie, bo byłaby niecenzuralna. O, 8300 i z pożarem. Teraz pewnie audio znowu mu tam wsadzi jakieś torpedy, może zalanie wejdzie. Nie wiem, czy on się tam pali, czy nie. Nie, nie pali się. O, kolejny pożar z sekundarki, teraz będzie już tam damage leciał. Szybko zrobiliśmy 70 kafli, a dopiero padło po jednym okręcie, także no bitwa ma potencjał. Jobek jest załadowany, leci, ale tylko 8,5 koła. Dziękuję, dobranoc. Pierwszy frak, 81 tysięcy na liczniku. Na tej flance jest sporo okrętów, także będzie w co strzelać. Republika jest w całkiem dobrym stanie, 80 kafli mamy jeszcze w puli. Jest Yamato. I wyłania nam się tutaj Hakuryu płynące w naszym kierunku, także tam też warto byłoby jakieś pestki wysłać. Czyżby Kreml chciał pokazać burtę? Chyba ma chęć. Chyba ma chęć. Ktoś mi tu tnie drewno za oknem, mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra burta, dobra. Taka nie za mocno skontowana, taka prima sort. I je burt. Och Boże, jak szkoda tego. Trzy overpenny, szkoda, szkoda. Tutaj Montana poszła w zwarcie z Yamato i z Kremlem. Obok jest Zetka, tam jest tył Stalingrad. Także ta Montana raczej nam długo tutaj nie pociągnie. Znowu idzie obek załadowany. No i bardzo przytomnie, bo nie mamy kąta. Wyskoczyła duża cyfra, ale to dlatego, że dwie cyfry mniejsze, czterocyfrowe wyleciały obok siebie. Wyglądało to dosyć dziwnie. Kreml jest grillowany, a nasza Montana jest praktycznie już zatopiona. Cztery penetracje bez pożaru, 4800, mamy już prawie 100 tysięcy na liczniku. Dalej obek załadowany w lufie, a Kreml pokazuje pięknie burtę. Yamato zresztą robi to samo. Leci, no jak mnie to denerwuje. 5 penetracji za 5200. No trochę bidnie. Trochę bidnie. Zobaczmy, co tu Kamil zrobi. Dopałka do silnika. Czyli palimy sobie Kremla. Mamy już 105 na liczniku. To jest fajnie zagrane. Fajnie, bo cierpliwie. Ja niestety, cierpliwość nie jest moją zaletą i w takiej sytuacji pewnie widząc, co robi Montana, bym zjolował. Ale no, chociaż tutaj bardzo przytomnie Kamil gra i nie pcha się pod dwa pancerniki, nawet więcej okrętów. Tam jest jeszcze, jak wspominałem wcześniej, Stalin. Demoń stoi przy wyspie bliżutko, także no, byłoby ryzykownie. 123 na liczniku, 900 hapsa na Kremlu i mamy drugiego fraga? Mamy, 123. No i na 11 mamy Yamato. Co ono teraz wykombinuje? Tak, Kamil widzę dalej ładuje obeczki. Bardzo ostateczna gra, praktycznie stoimy w miejscu, tylko przód tył troszeczkę. 6 penetracji i pożar, od razu zgaszony, bardzo ładnie. Ładują się już pepance, bo tu Yamato ma chęć pokazać burtę. I to może być ładne, to może być ładne. No, kąt jest chyba wystarczający na to, żeby tutaj bić pod Stadeli. Zobaczmy. Trochę się to Yamato odkręca. 3 penetracje za 9700, czy tam 500 chyba. Przyspieszmy nieco. 140 na liczniku. Przeciwnik ma przewagę dwóch okrętów. Ale na szczęście w pobliżu naszego kapa się nic nie kręci. Dostajemy 10 tysięcy salwy od Yamato i tutaj mamy pięknie złapanego Desa burtą, także tu może wyjść Devast. Szkoda tej kamery, kurde. O, dziękuję, dobranoc. Piękna salwa, 30 tysięcy, dwie stadele, mamy dewastujące uderzenie. Trzeci frag, 170 tysięcy na liczniku. No i teraz pewnie będziemy sobie... O, druga burta, proszę bardzo, jak pięknie się Stalin wystawił. No popatrzmy, co tu śledzi. Ajej, szkoda tej salwy, jaka szkoda, tylko 8 tysięcy weszło w Stalina.
Teraz można wyprzyraszować Yamato i cały czas strzelać Stalina. On teraz, no ta burta jest chyba troszeczkę za mocno odsunięta, kąt jest za duży w tej chwili. Chociaż, jak dobrze polosuje, to może wyjść ładna salwa. Leci. Uuu, 26 tysięcy, mamy 204 na liczniku. Szkoda, 5 przebić na wylot. Kurde, jaka szkoda, że to nie, nie wszedł znowu Devast. 5 do 6 w okrętach. We fragach, przepraszam, we fragach. No i po tej salwie Stalin chyba jednak się wybierze do portu. Ojej, przebicie na wylot tylko. To jest sekundarka, nam się odpala w walce z Yamato. Ale Kamil, widzę, cały czas celuje w Stalina. On, widzę, uparcie cały czas pokazuje nam burtę. No jest w trudnej dosyć sytuacji, bo ma z przodu Yamato. No i kończymy robotę. Dwie penetracje, 9000 damage'u. Mamy czwartego fraga, moi drodzy. 216 na koncie, bardzo ładnie. No i tu będzie drive-by robione na Yamato. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Podchodzimy do siebie na bliziutko. Pytanie, co zrobi Yamato? Chyba ma chęć burtę pokazać. No, tutaj Kamil już się odwraca. 10000 dostał. Zniszczył mu, uszkodziło Yamato wieżę. Ujej, ojej, 57000, 400 dele, moi drodzy, piękny kolejny devast, a tu nam się wyłania na full hubsie Montana u czerwonych. Trochę ryzykowne zagranie, 274000 na koncie. Mamy Krakena, moi drodzy, również duży kaliber nam tu wpada. 7 cytadel na koncie, 5 fragów, 2 devasty. O, Montana na full hubsie, na takiej odległości. Kurde, po 15 minutach bitwy koleś wypływa sobie na full hubsie. No toż to, o jest. Stoi sobie tutaj Hakuryu, ustawione burtą zresztą do nas. Leci w jego kierunku ładna salwa, która mu... Uuu, jezu, 40 tysięcy, 2 stadele i wsparcie nam to wpada, 317 na koncie. Teraz, oj, tutaj my pokazujemy burtę Montanie również, więc może nas skrzywdzić. Mamy 27 tysięcy hubsa. O Boże, jakie cyty. 3 cyty, 50 tysięcy ponad salwa, ale coś pięknego. 373 na liczniku, 5 fragów nadal. 5 sekund do reloadu. 10 tysięcy hapsa na Montanie, przepraszam, na Republice i leci kolejna salwa. No i tu, ojej, prawie 400 na liczniku, moi drodzy, już mamy. Cytadel mamy już 14, 6 fragów. Komplet odznaczeń, naprawdę piękny wygar tutaj, pięknie losuje. No i mamy Hakuryu. Hakuryu na 9 km. No 10 niecałych. Od razu poszła napraweczka przytomnie. O, ale mu polo... Ojej! Dwie cyty. 424 tysiące, moi drodzy, damage'u. 7 fragów. No i zostaje tam obity mocno Kurfürst i gdzieś tam jeszcze Gearing sobie pływa. No potwór bitwa, moi drodzy, potwór. Jak dla mnie chyba już bitwa miesiąca w tym miesiącu może zostać zakończona. Chyba zakończymy zgłoszenia. Dlaczego haksujesz? O Boże, dlaczego haksujesz? Bo stoisz, idioto, na 10 km do pancernika burtą, dlatego haksuję. Kurfürst się do nas ustawił dosyć niekorzystnie, ale o, jest również Gearing wyświecony. Ach, szkoda. Byłby ósmy frag, ale dopalił się Kurfürst od Salema. No i zostaje tam 2000 hapsa na Gearingu, na którym latają już nasze samoloty i goni go Smalans, także raczej długo nie pociągnie. Uwielbiam płacz ludzi, którzy nie rozumieją, co się w grze dzieje, dlatego mówią, że albo cheaty, albo konto premium. Coś pięknego. Leci jeszcze salwa w kierunku Gearinga, ale chyba już nie doleci, bo tam Smaland go punktuje. 19 HP, to chyba już nie zdążymy tego dobić. No szkoda. Byłby ósmy frag. 7 fragów, no coś potwornego po prostu bitwa. Ponad 400 tysięcy. Takie bitwy nie zdarzają się często, moi drodzy. Wynik ostateczny. 427 prawie tysięcy. Piękny komplet Cytadel. Tutaj ustrzeliliśmy przeciwnika. 7 fragów, 2 devasty, Dreadnought, duży kaliber, wsparcie i Kraken. I to, moi drodzy, daje nam... Eks bazowy na następującym poziomie. No i według mnie
Mamy tutaj potężnie solidnego, potężnego kandydata do tytułu Bitwy Miesiąca już na samym początku aktualizacji, na samym początku przyjmowania zgłoszeń. No i z mojej strony to wszystko. Zapraszam do komentowania, oceniania i tymczasem do usłyszenia, moi drodzy. Cześć i na razie.